Cześć widzowie! Backrooms to wielka, wręcz nieskończona struktura poziomów, w których żyją różne stworzenia. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, co żyje w Backrooms. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Stworzenia różnią się w zależności od poziomów, z czego poziom 0 oznacza brak zagrożenia, pierwszy nieagresywny, ale mogący zranić zwiedzających, na drugim, jeżeli prowokuje się istoty, wtedy te mogą zabić, na trzecim potwory są już agresywne, ale słabe, klasa 4 to typowe zagrożenie, poziom 5 to niebezpieczny, a 6 to wyjątkowo niebezpieczny. Ostatni poziom to 7, gdzie stworzenia są klasyfikowane jako mitologiczne, a ich status z zagrożenia to anomalia i jest tak duży, że określa się to mianem nieznany, a pierwszym potworem jest Smilers, który jest istotą stadną i są to istoty, które charakteryzują się świecącym uśmiechem i oczami. Rzucają się one na każde światło jak ćmy, więc chodząc z latarką ściąga się na siebie pewną śmierć, przy czym przy nich lepiej nie mrugać. Smilersy można spotkać prawie wszędzie, zaś drugim monstrum są Insanity, którzy są ludźmi zmutowanymi poprzez szaleństwo, w czego wyniku stają się źli i wrogo nastawieni do każdego człowieka, przy czym noszą ze sobą broń palną taką jak karabiny szturmowe albo mają przy sobie granaty, ale nie atakują innych potworów w Backrooms. Trzecim potworem jest Cynipid, który jest organizmem podobnym do stonogi, jak i chyba najstraszniejszym potworem. Nie wiadomo z jakiego poziomu pochodzą, ale sprawiają, że wszelka elektronika odbiera zakłócenia, powodują halucynacje i co ciekawe stonogi te śmieją się ze swojej ofiary i mają po 12 tysięcy nóg, a same są ogromne. Czwartym potworem jest The Thing, który jest jednym z najgorszych potworów żyjąc na 7 poziomie, a poluje on tylko na cel, który się porusza, jednak jest on bardzo brutalny i inteligentny. Nie umie mówić, ale potrafi pisać, jest wszystkożerny, a dokładnie jest to czarna, wężowa, ogromna postać mierząca około 11 tysięcy metrów, co doskonale wskazuje na to, że jest nawet najsilniejszy w Backrooms oraz może połknąć cały hotel i w niektórych przypadkach wydziela spore ilości smoły, posiadając też szalone zdolności regeneracji, co mówi nam, że jest niemalże nieśmiertelny. Na poziomie 7 drugą z dwóch istot jest Tiny, który jednak nie jest tak silny jak The Thing, który jest najsilniejszy, ale Tiny zamieszkuje wyższe części oceanu i zajmuje zimne wody. Potrafi pływać z prędkością 80 mil na godzinę, czyli około 130 km na godzinę, przy czym prawie każda próba rozmowy z Tiny kończy się śmiercią przez przebicie włócznią albo pazurami, ponieważ jest całkiem pozbawiony empatii. Kolejne są zabójcze ćmy, będące w zasadzie plagą Backrooms, z których samce są w większości nieszkodliwe, a nawet można je oswoić, tak samice są kilka razy większe, mogą pluć kwasem i są całkowicie wrogo nastawione, z czego wszystkie tak jak w prawdziwym świecie lecą do światła, będąc nieinteligentnymi istotami pożerającymi ludzi żywcem, a same zamieszkują poziom drugi i trzeci oraz piąty, gdzie na piątym mają swój wielki ul. Kolejna jest bestia poziomu piątego. To potwór, który bawi się swoimi ofiarami do momentu, aż te nie oszaleją, więc wszyscy, którzy go widzieli i opisali, byli szaleni. Jego wygląd opisuje się jako wysoki, łuskowaty stwór, noszący garnitur z krawatem, jak i również posiadający humanoidalne ciało z głową głowonoga i mackami wokół ust, a także miał mieć zdolności kamuflażu i świecące oczy. Ostatnim ciekawym stworem z czeluści Backrooms jest Król Normalności, który jest potężnym, zagadkowym stworzeniem o zagadkowej naturze, z czego jest postrzegany jako bohater albo oszust, mogąc przechodzić między wymiarami. Podsumowując, w Backrooms można znaleźć kilometrowe, nieśmiertelne, przepotężne potwory, jak i wielkie ćmy, które można oswoić. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co byście chcieli na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!